Cześć wszystkim, witam was ponownie na naszym kanale, ja jestem Zuzia i witam was w kolejnym vlogmasie na tym kanale. Jeszcze został nam jeden dzień i zostaje 2 tygodnie do świąt, jestem mega podekscytowana. Dzisiaj w Seulu zrobiło się, wczoraj było dosyć zimno. Od paru dni jest naprawdę minusowa temperatury i... No ale trzeba się trzymać vlogmasów. Dzisiejszym naszym planem jest Han River, więc na pewno tam będzie jeszcze bardziej zimno, no bo wiadomo, wieje od rzeki, dlatego ubrałam się dosyć ciepło. Czuję się o wiele lepiej. Cieszę się, że właśnie zdecydowałam się wczoraj zrobić fryzjera i nie jechać nad rzekę, bo wczoraj było gorzej z temperaturą, więc dzisiaj na nią jedziemy. Jak widzicie, moja grzywka wygląda tak. Jeszcze dokładnie nie wiem, jak ją układać tak, żeby, wiecie, ta strona trzymała się z tej strony, ta strona trzymała się z tej strony i żeby właśnie ten środek był jakby sam. Jeszcze się do końca nie wiem, ale wymyślam taką fajną fryzurę, gdzie sobie spinam właśnie boczki włosów i wtedy ta grzywka tak fajnie wygląda. Dajcie znać, co o niej myślicie. No i co, ja jestem ubrana na ciepło, vlogmasy trzeba nadal kontynuować, mimo że jest bardzo zimno na dworze. Jedziemy nad rzekę nie dlatego, że mamy jakieś wydarzenie czy coś, tylko po prostu zawsze nad rzeką, jak byliśmy, to było ciemno, albo chociażby już robiło się ciemno, więc jakby tej całej okazałości w ładnym słońcu jeszcze nie widzieliście, dlatego właśnie chciałabym wam taką rzekę pokazać. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak ona wygląda, zapraszam do oglądania. Okej, także ja już dojechałam na miejsce i zobaczcie na to. Czy to nie wygląda super? Jeżeli nie kojarzycie miejsca, to jest to samo miejsce, w którym byłam na pokazie fajerwerków, ale wtedy, tak jak widzieliście, co tutaj się działo, była tragedia wtedy tutaj. Jeżeli nie widzieliście odcinka i nie wiecie, o czym mówię, to zapraszam na odcinek z fajerwerkami, który był 2 miesiące temu na naszym kanale. Nie dało się tutaj przejść, zobaczyć czegokolwiek, niczego, a teraz jest pusto, pięknie i... Zobaczcie sami, jak to wygląda. Jeszcze 2 tygodnie temu byłam tutaj. Zobaczcie, pusto jest. A jeszcze 2 tygodnie temu tutaj byłam i ludzie piknikowali i w ogóle spędzali czas tutaj razem. Spotykali się ze znajomymi i tak dalej. No ogólnie miejsce takich spotkań i tak dalej. A teraz praktycznie nikogo tutaj nie ma i jest mega zimno, ręce mi marzną. Ogólnie bycie nad rzeką, jak jest, wiecie, ciepło i tak dalej, bo ja byłam nad rzeką 3 razy, 2 razy wam nagrywałam, raz nie nagrywałam, ogólnie sorry za tą perspektywę moich włosów, ale wieje tak wiatr, że nie jestem w stanie jej opanować. Ale to jest w ogóle, byłam 3 razy, z czego 2 razy nagrywałam. I teraz jestem 4 raz i 3 raz nagrywam, kiedy jestem właśnie nad rzeką, ale to jest ogólnie, chodzi mi o to, że to jest mega fajne miejsce, że właśnie, żeby na przykład spędzić czas ze znajomymi, pochillować i tak dalej. Więc jak macie znajomych, jesteście w Seulu, to chillujcie, to bo jest mega fajnie, jak jest ciepło, to jest idealny spot właśnie na taki relaks. Ja tak nie miałam, bo nie miałam tutaj zbyt dużo znajomych, więc zazwyczaj przechodzę sama. Raz byłam tylko z koleżanką, a to tylko się tak właściwie do niej przejść tylko i szłyśmy dalej sobie. Ale mega polecam to miejscówę. I to nie tylko tutaj, ale są jeszcze inne fajne spoty, także możecie poczytać w internecie właśnie, jakie miejsca są najlepsze. Ale ja osobiście polecam właśnie tutaj przyjechać. A jeżeli nie wiecie, co to za miejscówka, to nazywa się Yoinaru Station. Zobaczcie, jaka fajna tablica tutaj jest z napisanymi, jak daleko są jakie miasta. I to na przykład na samej górze jest Londyn, 8000, prawie 900 km. Na dole jest Paryż, 8976. Roma, 8961. Co tutaj jeszcze jest? Jest Tokio. 1000 km 158. Dobra, zobaczymy, co tutaj jeszcze jest. O, jest Washington DC. Patrzcie, jak daleko mamy do stolicy Stanów Zjednoczonych. 11 000 km 172 km. Co tutaj jeszcze jest? Mamy Ottawę. Chyba chodziło 10 520 km. Jakkolwiek się to wymaga, nie wiem, czy widzicie. 9954. Masakra.
licznie, no po prostu uwielbiam, naprawdę. Uwielbiam to miejsce i chyba właśnie rzeka to jest moje ulubione miejsce w całym Seulu. Jest tak mega ładnie, no to nie wiem, no sami zobaczcie, jakbyście widzieli to na żywo, to można, że jest o wiele ładniej niż z kamery. Ale jest, uwierzcie mi, naprawdę jest tutaj ślicznie. Tam jest Namsan Tower i ja mieszkam po drugiej stronie. Muszę robić przerwę w nagrywaniu, bo zobaczcie na moje ręce. Są takie, a jestem tutaj dopiero z 5 minut, albo nie wiem, 7 minut. Jest bardzo, bardzo, bardzo zimno. Okej, już wam mówię po kolei, dlaczego tak bardzo uwielbiam to miejsce. Zobaczcie, tam z tyłu są góry. Tutaj mamy rzekę. Ogólnie góry w Polsce to zazwyczaj tylko w górach. Nie wszędzie, tylko w Korei są praktycznie, ja wszędzie widzę góry. Dlatego dla mnie to jest takie wow, że wszędzie są góry, dla że zobaczcie, tutaj mamy góry, mamy tutaj rzekę, mamy tu dużą rzekę właściwie, bardzo dużą rzekę, mamy duże wieżowce, tu mamy z tyłu Namsan Tower, tutaj mamy łódź, która jest zrobiona tak, że można sobie pochillować, coś zjeść, wypić coś. Tutaj mamy takie duże miejsce do sobie, tam można sobie usiąść i takie duże miejsce do spacerowania. Zobaczcie, tutaj mamy takie wieżowce duże. Fajne miejsce, fajne miejsce mega na taki chill out. Nie wiem, tak mi się mega podoba tutaj, że komu pokazuję wszystko. Ale po prostu to wszystko, co tutaj razem jest tak skumulowane, że tak powiem, sprawia właśnie, że to miejsce tak bardzo mi się podoba. Bo uwielbiam góry, uwielbiam wodę, uwielbiam wysokie wieżowce. Jeszcze ta pogoda jest taka super. Lubię takie, wiecie, nietypowe miejsce. Na przykład zrobili łódkę na wodzie, gdzie można sobie na przykład zjeść i wypić coś. To by też mega fajne. Uwielbiam też parki właśnie. Przez Seul, tak mi się wydaje, bo lubię chodzić tutaj po parkach i po górach. I po prostu tak wszystko to jest razem wzięte, że po prostu mega, mega, mega podoba mi się to miejsce tutaj. I was always in denial of what I saw right in front of me. And every time I'm so damn lost to what I loved and what I lost. But let's get lost in love. Proszę bardzo. Jak vlogmasy, to vlogmasy, świąteczne dekoracje na łódce są. I jeszcze tam są dalej, że zaliczone. Standing in the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away, I know we could both do better. Wish you would've left me here, now I'm just controlled by fear. What's the point in our reflection, if you never look in the mirror. Setting fire to my brain, wondering how I'm to blame. You're the one who doesn't dream, so why are you always sleeping? I remember when you said you're afraid of what's ahead. What happened to right or... Dobra, tak jak widzieliście, mam tutaj moją gorącą czekoladę. Chciałam wam lepiej nagrać, jak ją przygotowywałam, ale niestety nie miałam gdzie postawić tej kawy, kiedy nalewałam wrzątek i tak dalej, więc musiałam ją trzymać w górze, więc no ogólnie ciężko być operatorem i kamerzystą i osobą występującą na filmie będąc samemu, ale jakoś mi się udało. Także teraz sobie gdzieś tutaj usiądę i wypiję moją gorącą czekoladę, za którą zapłaciłam 3000 wonów, więc ogólnie całkiem sporo, ale przeważnie właśnie miejsca nad rzeką, wydaje mi się, że one mają troszeczkę wyższe ceny. No i sobie wypiję ją. To jest jakaś zwykła gorąca czekolada od Hersheya. Ogólnie ona jest droga, ale innej gorącej czekolady nie było, więc sobie po prostu wypiję sobie tą. I co, jeszcze trochę pochilluję, nic nie widzę przez moje włosy, ale jest mega fajnie. Mam nadzieję, że trochę mnie to rozgrzeje i sprawi, że będzie troszeczkę cieplej, bo tam w sklepie się porządnie zagrzałam, ale teraz znowu mi zimny i zaraz moja gorąca czekolada będzie zimna. Siadam sobie właśnie tutaj, mam moją kawę, mam moją gorącą czekoladę. Tak jak widzicie, tutaj są inne ławki, cały ogólnie rządek ławek, piękny most za mną, tutaj mam piękną rzekę. No i co? No i jest mega fajnie, chilluję sobie. Szkoda, że tylko, że jest tak zimno, ale mam nadzieję, że będzie dobra, bo nie zrobię próbę, czy ta czekolada jest dobra, bo powiem wam szczerze, że
O Jezus, moja twarz od zimna, jak ona w ogóle wygląda, masakra. Powiem wam, że chyba piłam tylko raz czekoladę od Hersheya, a tak zawsze piłam jakąś koreańską. Ja mam ją w domu, to wam pokażę później. Ale dobra, próbujemy. Gorące. Ale nie. Dobra czekolada. Dobra, słodka czekolada. Ja wam powiem, że teraz jak wychodzę na przykład z moją koleżanką się gdzieś napić, jakieś kawy, herbaty, do kawiarni wychodzimy, to ostatnio zaczęłam brać gorącą czekoladę i powiem wam, że są naprawdę tutaj gorące czekolady w kawiarniach bardzo dobre. Nie są w ogóle mdłe. I na przykład w Mega Coffee ja płacę 3500 wonów, czyli prawie tyle samo, 500 wonów więcej w kawiarni, a dostaję dwa razy więcej i uwielbiam tą gorącą czekoladę, więc jeżeli będziecie mieli okazję, to spróbujcie, bo ona jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. No i ta czekolada też jest bardzo dobra. Wiadomo, płacimy troszeczkę za markę, ale jest dobrze i mam nadzieję, że mnie rozgrzeje. Teraz chowam telefon, bo mi ręka zamarza. Ogólnie ja tak sobie tutaj siedzę i już jestem tutaj nad rzeką około 1,5 godziny i szczerze myślałam, że troszeczkę szybciej przegoni mnie to zimno tutaj, bo minus 10 stopni pokazywało mi w domu i stwierdziłam, że nad rzeką będzie jeszcze troszeczkę bardziej zimno, no bo wiadomo, że od wody jest jeszcze bardziej chłodno i myślałam ogólnie, że będę tutaj pół godziny, nagram jak szybko się da i po prostu będę stąd zwijać, bo jest za zimno, ale szczerze jest naprawdę w porządku, wam powiem. Ta gorąca czekolada bardzo dużo pomogła. Ciężej jest, jak faktycznie nagrywam, bo siedzę wtedy jedną rękę mam tylko w kieszeni tą, a drugą trzymam kamerę i faktycznie ona, teraz nagrywam 46 sekund i czuję już, że po prostu moja ręka zaczyna marznąć bardzo mocno. A jak tak siedzę i nie nagrywam, po prostu sobie chilluję tutaj, to jest naprawdę w porządku, bo mam po prostu ręce schowane i jest mi w miarę ciepło. Jeszcze gdzieś tam muszę sobie tak głowę o tak zrobię, żeby mi aż tak bardzo w szyję nie wiało i jest naprawdę w porządku. I tak widziała mi taka rozkmina, że mimo, że wiecie, że jest minus 10 stopni, ale zobaczcie jaka jest pogoda, zobaczcie na to słońce, zobaczcie na to niebo, które jest praktycznie bez żadnej chmury. No faktycznie są gdzieś tutaj jakieś pojedyncze chmurki, ale to są dosłownie pojedyncze chmury. I jak tak myślę o zimie w Polsce, kiedy jest zimno, jest deszczowo, jest mokro, jest cały czas ciemno, jest mgła, no to faktycznie chyba wolę jednak spędzić zimę w Korei. Naprawdę bardziej mi się podoba i w tamtym roku byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, że zima w Korei właśnie tak o wygląda, bo spodziewałam się tego samego co w Polsce u nas, że będzie mgła, będzie zimno, będzie szaro, będzie deszczowo, będzie błoto wszędzie i tak dalej. A tutaj jest zupełnie inaczej i gdyby nie fakt, że mówię wam, że jest minus 10 stopni i fakt, że jestem w kurtce i wszyscy ludzie są dookoła w kurtkach, to można byłoby pomyśleć, że jest na przykład 25 stopni na dworze i wcale bym się nie zdziwiła, kiedyby ktoś tak mógł pomyśleć, dlatego naprawdę bardzo podoba mi się ta pogoda i mimo, że jest minus 10 stopni, to się właśnie chcę siedzieć na dworze, chcę się tutaj posiedzieć, popatrzeć i po prostu pobyć, a nie zwijać od razu do domu, bo jest ciemno, szaro, buro i ponuro. Dlatego, no tak, chciałam wam tylko się podzielić z wami tą myślą. Ogólnie dreptam już sobie powoli do metra, bo wypiłam moją czekoladę. Posiedziałam tam jeszcze chwilę, ale bez czekolady już zrobiło mi się dosyć zimno. I było tam pełno w ogóle wróbelków, latało i gołębi. I moja koleżanka powiedziała mi, bo jej chłopak Koreańczyk powiedział jej, że podobno Koreańczycy boją się gołębi, więc śmiesznie, jeżeli to jest w ogóle prawda, w sensie nie wątpię, bo skoro chłopak Koreańczyk to powiedział, no to chyba raczej prawda, ale wam mówię, że śmiesznie, śmieszna sytuacja. Siedziały tam za mną dziewczyny, które zaczęły piszczeć, bo wróbelek usiadł im na stoliku, więc jedna nagrywała, druga piszczała, i że śmiesznie, ale może i coś w tym jest, jakaś prawda jest. Proszę bardzo, exit drugi, stacja metra Yoinaru i linia numer 5. I od razu jak wychodzicie schodkami, no to tu macie piękny widoczek. I właśnie polecam to miejsce, ponieważ na przykład tak jak jest Ban pobliż, gdzie tam rzeka tam też naprawdę fajnie wygląda, to trzeba się trochę napoputykować jeszcze, żeby do tej plaży dojść, bo to jest jeszcze 10 minut z Express Bus Terminal, 10 minut, no chyba troszeczkę więcej. I no i po drodze może się też trochę zgubić, dlatego mega polecam właśnie tą
nie wiem jak powiedzieć, no rzekę z tej stacji. O, proszę bardzo. Ja weszłam do metra 2 minuty temu i zobaczcie na moje ręce. Tak mnie bolą, że masakra. Mój błąd, że nie wzięłam rękawiczek, ale jest tragedia, zobaczcie na to. Właśnie nagrywałam wam takie mini przebitki i chciałam wam pokazać, jak wygląda przykładowa przesiadka. I to jest akurat przesiadka z linii 5 na linię lotniskową. Dlatego przesiadki czasami są, widzicie, jakie długie, tak wam pokazywałam, tylko tak, wiecie, no, po trochu, bo jakbym wam całą teraz nagrywała, to podobno idzie się 8 minut aż. Ale no, te wszystkie zakręty, te wszystkie schody, to jest czasami masakra. No, ale już moje ręce są o wiele cieplejsze. Chciałam wam nagrać w ogóle, jak się ładuje karty do metra, ale ja w ogóle nie byłam w stanie wyciągnąć mojego Jimina. Zobaczcie, Jimin. Nie byłam w ogóle w stanie wyciągnąć mojego Jimina, mojej karty z pokrowca. Ja tak się namęczyłam, roztwierdziłam, że dobra, już nie nagrywam, jak ładować karty do metra, bo chciałam pokazać, no bo niby to jest proste, jest opcja, że można kliknąć sobie angielski i tak dalej, ale czasami takie rzeczy stresują, jak się robi to pierwszy raz i tak dalej, więc chciałam wam pokazać, ale ledwo wyciągnęłam kartę z pokrowca i tak mi się ciężko klikało rozwijanie banknotu, bo ja mam zawsze tak na pół złożone, żeby je wyprostować, i wkładanie tego było tak bardzo trudne ze moimi zmarzniętymi rękoma, że nie nagrałam nic, a chciałam, ale mówię, dobra, innym razem. No a teraz wracamy do domu. Ogólnie mega dziwna sprawa, bo tutaj nikogo nie ma. Jakby ludzie są po drugiej stronie i tak dalej, jak widzieliście. O, przyszła jakaś pani. Dobrze, myślałam, że nie wiem, nic tutaj już dzisiaj nie przyjedzie, bo zawsze jest pełno ludzi, no bo to jest linia na lotnisko, jedzie do Seoul Station, więc zawsze jest pełno ludzi, a tutaj tak nikogo nie było, więc myślałam, że już nic dzisiaj nie przyjedzie, ale dobra. Przyszła jakaś pani, jest dobrze. Zobaczcie, tutaj jest rozkład godziny, w sensie godzin, jest kiedy przyjeżdża metro. Mamy godzinę 15:36, jest na Hongdae, tak jak widzicie, o, 2 minuty. Seoul Station, 2 minuty i następny za 9 minut. Teraz aktualnie nasze metro jest na Hongdae University i zaraz tutaj będzie. Ale tutaj też możemy sprawdzić, jak jest 37 jest. 16? Nie, 15. 15:38 ma być. Także za minutę. Jeżeli będzie punktualne. Nie, 38. To za minutę, no. 15:38 jest 37 teraz, także jak będzie za minutę, to będzie punktualne. I tu możecie też zobaczyć, ile jak długo jedzie. Z tej stacji na Seoul Station 4 minuty. I tutaj na tej linii przystanki są bardzo, bardzo rzadko. Ale jedzie na lotnisko, więc no musi tak być. Między na przykład tutaj gdzieś jest 7 minut, tam gdzieś jest 14 minut, także masakra. O, jedzie. The all-stop train for Seoul Station is now approaching.
Ja już jestem w domu, właśnie zjadam sobie obiad, właściwie taką obiadokolację. Ogrzałam się, włączałam sobie moją matę do grzania, bo bardzo zmarzłam w ogóle w pokoju, mimo że jest już ogrzewanie, mamy włączone, podłoga ciepła, ale nieszczelne okna i minusowa temperatura na dworze sprawia, że i tak jest w pokoju w miarę chłodno i czuć ten wiatr. W nocy się obudziłam i słyszałam, jak wieje za oknem. No, jest zimno, robi się zimno w Seulu. Ale to byłby na tyle w dzisiejszym vlogu, vlogmasie dokładniej. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jutro już vlogmas 10 wlatuje. I 2 tygodnie do świąt. Ja, ten czas mega szybko leci, prawda? Ale ja już się nie mogę doczekać świąt. I widzimy się jutro. Do zobaczenia jutro, pa! Dla osób, które dotrwały do końca, tak jak wiecie, jest bardzo zimno w Seulu aktualnie i jeżeli znacie układ tego budynku i wiecie, gdzie jest pralnia, to wiecie, że trzeba przejść przez dwór, dlatego aktualnie czekam na wolną pralkę, sprawdzam już 3 raz, ponieważ tutaj dziwnie pokazuje czas i jak raz pokazuje 40 minut i przechodzi się po 40 minutach, nadal jest na przykład 20 minut, dlatego już 3 raz idę i mam nadzieję, że tym razem pralka już jest wolna i mogę zrobić moje pranie, no ale trzeba się ubierać, no bo jest bardzo, bardzo zimno na dworze, także w jesień, która była ciepła, nie zauważyłam tego problemu, ale teraz jak się robi faktycznie zimno, no to co 20-40 minut wychodzenie i ubieranie się, żeby tylko dojść do pralki jest dosyć śmieszną sytuacją, ale taką dosyć, no i też taką nietypową, dlatego chciałam się z Wami tym podzielić i i teraz oficjalnie kończymy vlogmas, papa. Widzicie mu czerwony nos? Pranie się skończyło, ale dziuchy nadal są w środku, więc nie mogę nic zrobić i nadal czekać, nie wiem, chyba za 10 minut znowu pójdę. Mam nadzieję, że wtedy już będzie wolno pralk. Proszę, ja już chcę tylko zrobić to pranie, a już jest 20. Zanim ja jeszcze je wysuszę w suszarce, to będzie 24. Mój czerwony nos Rudolf mówi samo za siebie, jak bardzo jest na dworze zimno. Ja się poddaję. Poszłam kolejny raz. I już ktoś zajął pralkę. A ja sobie specjalnie zostawiłam już tam na górze rzeczy, żeby ktoś wiedział, że teraz moja kolej, że ja czekam. Albo to ta sama osoba robi kolejne pranie, albo ktoś sobie poszedł szybciej. Albo przełożył, wyciągnął tej osoby rzeczy z pralki, włożył do suszarki. No ja nie chciałam tego robić, to są czyjeś rzeczy. Ja nie chciałam, żeby ktoś mi tak zrobił, a mi już tak zrobili raz, że czekałam na wolną suszarkę. I moje pranie się skończyło, suszarka była zajęta, więc gdzie miałam włożyć te mokre rzeczy? Więc ktoś mi wyjął te rzeczy z pralki położył na ziemi, także ja nie chciałam tego robić komuś, mimo że suszarka była pusta, no i ktoś mi zajął pralkę. Ja się poddaję, robię to jutro. Pa, pa.